Zagramy sobie snajperem na. Albo wiecie co? Zagrajmy sobie znowu na taki midrange i zobaczymy, jak to wyjdzie. Sprawdzimy. Pewnie będzie można, ale kiedy? To nie wiadomo, Ohira. Nie, właśnie nie interesuje mnie Dan póki co ten tryb, bo wczoraj graliśmy w Steel Legacy and Sorcery, czy jakoś tak, i tam był. Powiedzmy, to był RPG, Extraction RPG, więc dzisiaj uznałem, że sobie troszkę większej skali pogramy. No 1200 to jest po prostu już z pakietem, wiesz, na premierę masz dostęp do abonamentu, do Embersów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest inny pakiet mam po prostu, żeby wziąć udział w tych testach. Tak. Wydaje mi się, że to o to może chodzić, Dan. Więc na daleki dystans w sumie można by było zamontować ten stojaczek, bo czemu nie? Zobaczymy jeszcze raz na midrange. O kurde, ile tu jest w ogóle tej waluty i wszystkiego. To chyba w ramach testów nam dali. Nie wiem, czy ja nie mogę sobie przypadkiem czegoś kupić za to. Co jeszcze pojazdy do przetestowania. Pistolecik. I mogę respawn, beacon albo laser indicator, ale ja chyba wolę respawna, przyznam szczerze. Szkoda, że tych skilli jeszcze nie można w różny sposób ulepszać czy coś. To by było też spoko. Dobra, jeszcze raz. Wovel 2, czy New World, Broken Liberty, Onyx. Cóż to za pytanie jest, zależy co lubisz, każda ta gra jest inna. Teraz widzę, że chłopaki wzięli tanków. Takim tankiem też by pasowało pograć. A, że do jakiej gry najbardziej podobny ten Ashes? No to do L2, tak. Do L2. Ja myślałem, że pytasz mnie, co wolę. Ale L2, no. Nie przeczytałem poprzedniej wiadomości, przepraszam. I ze względu w sumie na kombat, i to, że większość rzeczy jest po prostu w otwartym świecie. System PvP Onyx jest open world, taki jak w L2, czyli wiesz, nick fioletowy, czerwony. To jest wszystko. Do tego masz jeszcze mieszankę Silk Road'a na przykład, bo są karawany, transport towarów i tam też cię mogą zdmuchnąć. Castle Siege są, no to znowu powiedzmy, że L2. Co tam jeszcze ciekawego? System klas jest inny. Tam jest system archetypów i to bym powiedział, że to jest Arcage. To bym powiedział, że jest Arcage. O, czyli taka mieszanka Silk Road, Arcage, Lineage 2. Z WoWa to tam wiele nie ma, tak naprawdę. A z Throne'a no to jest pewnie skala tylko. Boż, ty palący? O, pierdzielisz. Asysta. Trzeba chyba troszkę prawą cisnąć, bo są chłopaki tutaj. Czy ktoś? Panowie, idźcie! Ale zdupsyłem. Ty no, chłop mi zasłania cały czas, no idźże stąd. Z każdej strony. Ale ich tam jest. Świecisz czy sobie, właśnie nie wiem. To jest apolołka. Dostał, ale co z tego człowieku, jak my też cały czas dostajemy. Headshotik? Nie. Nie no, granatami na dupce. No i w pizdu. Ładnie granatikiem wyjaśnił. O, o, o.
Ktoś dobrze tam strzela. Dronik? Jeszcze raz, spróbujemy. Nie, nie, tu jest za ciasno. Wydupcam stąd. Oni chyba po mnie... Friendly Fire dostaje. Ale to ma mały opad pocisków, widzowie, z tego co widzę. Celuję w gościa i normalnie trafiam. Patrz, ile HP mu zostało. No jebaniutki. Zlamiłem. No nie jest jakaś wybitna, ale wizualnie. A nie przeszkadza mi w ogóle, że tak wygląda ta grafika, a nie inaczej. Ale wolałbym, żeby chyba była lepsza optymalizacja, jak przy takiej grafice. Nie, 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 właśnie ten mini to, wiesz, jest za duży recoil i ja tego nie ogarnę, tak. Może i powinienem, ale w przyszłości, jak ja będę dobrze celował. Ale wypracowałem sobie, wiesz, taką... Żeby trafiać, nie? Co z tego, że ja 5 strzelę, jak 4 zmisuję, rozumiesz? Już to przerabiałem. Jak jest na bliski dystans, to mogę tak zrobić, ale w innym wypadku nie za bardzo. Kurde, nie wiem. Nieskuteczne to na taki dystans. Dobra, dalej, dalej. Się muszą wycofać. Tam jest jakiś pojazd. Prawą. O kurde, jestem poza obszarem. No, nie tam chciałem. Za szybko też przerywam przeładowanie. Co jest? Widzieliście? On zeslajdował jakoś. Da się slajdować, tylko jak? Chyba, że to inna specjalizacja potrafi, tak? Gdzie to mamy iść? Tam gdzieś, kurde. A tam ich dużo pobiegło. Dobra, ładuj się tam. Patrz, z ciężkim gnatem i tutaj będzie celował. No nie mogę z nich. Dobrze, idziesz tym tankiem, wspieram cię. Zaraz za tobą. Oj, pisto. Odszedł, odbił głowę. No może być coś, no bo w sumie... Takie 3 pociski są dobre, potrzebne, Dan, żeby jednak uśmiercić gościa. Dobra.
Mamy tutaj spocika dobrego. Ja od tej prawej będę próbował delikatnie podgryzać. O kurde, to jest źle. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. No, jest źle. Dobra. Jeszcze jeden. A! Cię wychylił. Nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego. Ale mamy fajnego spawna, widzę. Żeby go nie zniszczyli. To jest dobry spawnik tutaj, żeby od prawie podgryzać. Coś jest tam, coś jest. Ciężko stwierdzić, widzę. No, tu coś kombinował gościu. Spróbujmy trochę. Z koleżką. Mało życia ma. Ja bym spróbował tu już spawnik. Naciśniemy. Dobra. A u góry był. A może i się da, Adam. Patrzyłem. Ale mamy dobry spawn, mamy dobry spawn. Spokojnie, tylko szybciutko, 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 zanim oni się zorientują. Jesteśmy dookoła. Dobrze. Oj, plec. Oj, w pizdu. Za głęboko postawiony ten spawn. Za głęboko. Co, moi? Oj. No, odpierają nas. Co tu teraz? Gdzie tu teraz iść? Chyba tu. Pójdziemy znowu prawą. Bo powiedzmy, kurwa, że mniej więcej teren kojarzy. Nie wiem, czy ten dron tak daleko dolatuje. Stop, pusto. Te dachy mnie jeszcze, wiecie, dezorientują. Stop, tu. Gdzieś się to? No, czasami ręka Boga poprowadzi. Idziemy, 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 idziemy. Zaraz skan odpalę. Co? O! Został oślepiony przez nas. Chyba tędy wejdziemy sobie. Kurde, nie powinienem iść na taki close range, ale... Ciul. Jak się nazywa? Rasa? O, jebnie. No, wiedziałem, że jebnie. Spokojnie. Jak na wojnie. Założę się, że co najmniej 5 widzów leży już z palpitacjami na ziemi w swoich pokojach, bo zawsze byli przygotowani do slajdów i wolnej rozgrywki w postaci MMORPG-ów. A tu człowieku padaka gaming jest w FPS-ie. Cały czas w tamtą stronę niby. Kurde, nie znam w ogóle tej mapki.
elementu tu. Skan. Oślepienie. Ciśniemy. Gdzie? Są plecy? Nie wiem. Nie wiem. A jest tu źle. Ja nie wiem, gdzie idę. Nie powinien tu być. Dobra, cofka, 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 bo będą plecy. Skoro oni strzelają? Nie, no jest... A, dobra, widzicie. Tam można wyjść. Wylew? Dobrze, nie wylew. Chciałbym, żebyś zobaczył. Kiedyś może zobaczę raz, ale nie teraz. Nie, muzyczka jest git, nie? Muzyczka jest git. Dobra, i widzę, że tutaj prawą flankę by pasowało wesprzeć. No, próbujemy, próbujemy. Dobrze, dostał dwa razy, sportowe, i teraz byśmy tu spróbowali. Raz. Headshot. Kurde, jeszcze tam ktoś ładuje. Gdzie oni są jeszcze? Ale na dupca ktoś. Tu? Nie, za otwarty teren. Tam też ktoś się czai. W tych oknach siedzą. Łachudry. Pierwsza faza, drugiej alfa. Tak. Nie, paniutki, no. To był bot. Są mieszane te składy, co? Nie jest tak, że są tylko gracze chyba. Pierwszy kill z nożyka. Tego jeszcze nie grali. Ja. A mogłem pistolet wyciągnąć. O, VTuber. No jest, VTuber jest. Kurde. A tyle ich tu było. Ale co, powinienem, widzę, pistolecik? Czy może z melee range'a spróbować? Ja, oni tu odpuszczają, nasi. Jest niedobrze. Jest kurde niedobrze. Kill. Kill. Artillery cover coming. Get ready to engage. Zaporowy. Rush. I w prawo. Prawo, prawo, prawo. Szarża. Dobrze. Mamy respawn tutaj. A się w respie tu spróbuję. Nie, nie, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Zraszowani zostali. Dobrze, dobrze, o to chodziło. Kosztem moim, ale nie, nie, musieliśmy, musieliśmy. A skurkowańce. Odparli? Nie, nie, to jest niemożliwe. Final push.
Lecimy, lecimy, lecimy. Aha, ja ten pistolet to pół godziny wyciągam. Nie opłaca się. A chciałem spróbować. Ale jest błyn. Ale jest błyn. Dziury w koszulce, bo tak donatujecie. Czy przy twoim niku Dan nie widzę subskrypcji. Subskrypcyjnego badża. Trzeba chodzić w czym... Co jest w szafie? O chuj. Jest źle. Spawn? O, przesuń się. Flash? Ale jest młyn. Zajebiście jest. Opuść mnie. Puścisz mnie? Nie puścimy. Jak to przejść? Co tam za ścianka? Idę. Oż ty w życiu. Oż ty w życiu. Ten teal ciężko się steruje dla kogoś, kto nie gra w takie gry? Ja wiem. Teal jest... tap targetem, który posiada dość prostą rotację na różnych klasach, na większości klas, nie wszystkie klasy są proste, znaczy konfiguracje broni, archetypy, no ogólnie jest dość przyjazne nowym. Może jeśli ktoś klika po prostu te skille myszką, to wtedy domyślam się, że łatwo nie jest. Zdupcamy się. Zdupcamy się, panowie. Nie, nie idę tam. Pierdziele, idę od prawej. No powiem tak. Jakbym trafił człowieku z tego noża, to bym się zdziwił. Śmieję się tam. Tylko żart. Spokojnie, spokojnie. Tylko żarcik. O, już coś rzucają. Maciury. Dobra, za dużo dostałem, za mało trafiłem. Ale... Ale wleciał mi ten gościu i tak, kurde, straciłem z pola widzenia. Za dużo skilli do klikania. Wiesz, nigdy na to tak nie patrzyłem, nie? No bo jak masz rotację opartą o powiedzmy 5 skilli, w tym kolejne 5 to jest dłuższy cooldown soku, a w WoWie masz 15 skilli ciągle używanych w rotacji, no to w praktyce od razu widać, nie? Co jest trudniejsze, ale... No powiedzmy, że jestem w stanie zrozumieć, jeśli jest... ktoś początkujący, natomiast no, trzeba sobie powiedzieć jasno, że taki tap target jest jednym z łatwiejszych, nie? Po prostu są gry dużo trudniejsze. O kurde, 18700 chłop natrzaskał. 18700. A ja, miejsce, widzowie, 10. 11000 punktów natrzaskałem. To ładnie, nie? Jak na drugą gierkę? Człowieku. Nieźle. Fajna gra, fajna gra.